Nowy niemiecki ciężki krążownik Egir, bo podobno tak się nazywa. Opowiemy sobie dzisiaj jego plusy, minusy, typowy work in progress. I oczywiście podsumuję tak po swojemu, czy coś z tego będzie, czy coś nie. Zaczniemy od może plusów. Hydro niemieckie, 6 km na 4, spoko, bardzo się przydaje. Ja te niemieckie hydro bardzo lubię. Naprawka, która maksymalnie swoją naprawia nam 10 tysięcy i pół, tam z groszem jeszcze. Co ciekawe, jest to pierwszy krążownik, który można sukcesywnie zbudować pod dodatkową. Jak pewnie wiecie, albo część z was na pewno się już domyśla, ja jestem fanem grania na blisko. I może dlatego gra mi się tym okrętem tak w miarę przyjemnie, ale to o tym później. Który można zbudować i ma to nawet troszkę sensu, bo tych dział jest tu troszkę, ale strzelają jak karabin maszynowy, zresztą macie tutaj małą prezentację, maksymalny zasięg 11,5. Na burcie są 4 wieże podwójne plus jedna jest dzielona na dwie burty, czyli maksymalnie na burtę strzela nam 10 dział, no i ta tylnia ma dosyć spore kąty. Podajże podpalenie na podstawie to jest 5%, jeśli chodzi o dodatkową i tu jest bodajże 3 sekundy przeładowania na podstawie tej dodatkowej, albo 2,9. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie. Główne uzbrojenie to jest 305 mm i to jest minus troszkę. Dlaczego? Same 305 mm nie jest złe, one są nawet fajne, ale przeładowanie jest minusem, to jest ponad 20 sekund i to już jest z modułem na przeładowanie, tutaj mam wrzucony. To jest zdecydowanie minus. Drugi minus, taki minus o plus, to jest 27 mm pancerza na dziobie i na rufie. Tym sobie nie zagramy tak do końca odważnie. Spójrzcie sobie w lewo, Ola Fantastic mi wypłynął. Nie, w ogóle się go nie spodziewałem. Zero, nic, że on tu się pojawi. Także miałem niespodziankę, na szczęście kolega strasznie słabo tę torpedę puści, dzięki temu uda mi się przeżyć. Drugi plus największy tego okrętu to jest jego pelotka. Jest jej tutaj sporo i to czuć. W tej bitwie chyba jakoś tego bardzo nie będzie widać, ale ta pelota potrafi naprawdę sporo zrobić, strzela i to zadaje naprawdę konkretne obrażenia. Ósemki mają naprawdę spore problemy. Dziesiątka wiadomo, podleci, zrzuci, ale tych samolotów straci na pewno. Obrażenia wpadają tutaj naprawdę spore. Kolejnym plusem jest typowo niemiecka cytadela, czyli schowana, ciężko jest się tam wbić, da się oczywiście zebrać tą cytadelę, ale jest ona tak ukryta, że jest ciężko, żeby tam faktycznie wbić konkretniejsze obrażenie. No cóż, wydawałoby się, że powiedziałem więcej plusów niż minusów, ale powiem wam szczerze, że mimo tego, że grałem się przyjemnie, ciężko jest tym okrętem zrobić sporo obrażenia. Dlaczego? On ma taki podobny problem jak Siegfried. Siegfried miał 6 razy 380 mm działa. One były naprawdę snajpersko celne, ale przy tym przeładowaniu, przy wiadomo RNG te sprawy, było naprawdę ciężko zrobić jakąś większą pulę obrażeń, bo najnormalniej brakło czasu w bitwie. Nie byliśmy w stanie zrobić na tyle, żeby te pociski powpadały na tyle, żeby skorzystać. Tutaj to była w sumie bitwa na streamie, ale gdzieś na samym początku, także wiele osób mogło tego nie widzieć. Tutaj puszował, normalnie bym puszował tą Republikę, bo widziałem jak gościu gra i miałbym szansę nawet ją porobić, z tego co zauważyłem. Ale niestety pojawił się Hindenburg. Nie musiałem uciekać, skorzystałem z szansy, miałem cichą nadzieję, że nie uda się tej Republice jakoś bardzo mnie spacyfikować, zobaczcie, lecą hajki. No i oczywiście mnie podpalił. Widzicie przy okazji jeszcze dodatkową, znowu trochę tam moi. Bitwa nie będzie długa i w sumie jakiś mega wynik to też nie będzie, ale pod koniec mega błąd popełnił, może dlatego, bo tutaj można było jeszcze sporo w tej bitwie ugrać, ale bo jak to się mówi, błędy popełnia, to trzeba później za nie płacić. Dlatego wracając, gdyby poprawili mu, i to nie jest tylko moje zdanie, bo zauważyłem, że inni community contributorzy wypowiadają się podobnie, gdyby poprawili mu właściwości ogniowe, gdyby troszkę tą artylerię, przeładowanie w zasadzie wystarczy, taką sekundę, dwie, gdyby poprawić, o tu mieliście pokaz pelotki, poprawić, to już byłoby naprawdę dobrze. Ja rozumiem z jednej strony, bo ten okręt potrafi naprawdę sporo wytrzymać w sumie w tej bitwie, jak dobrze pamiętam, to będzie coś około 2 milionów i to nie będzie odosobniony przypadek. Jeżeli dobrze się ustawimy, to tak, potrafimy wytrzymać. No i jeszcze jest to, że okręt jest nowy, także część osób nie wie jeszcze gdzie celować, jak celować, co i jak, no ale to jest takie, wiecie, takie tam sobie gadanie. Hajaki są fajne,
Jak dobrze pamiętam, to tu jest na podstawie chyba 27 albo 28% szans na podpalenie, co jest spoko. Oczywiście pepeki też typowo niemieckie, można bić torpedy 6-kilometrowe, to już wspominałem, też bardzo, bardzo, że tak powiem, po niemiecku, prędkość 64 węzły, jak dobrze pamiętam, niestety teraz na powtórce to czasami działa, czasami nie, także wiecie. No cóż, grałem nim zarówno na kapitanie pod takim typowym kapitanie pod krążowniki. Tutaj jest ta bitwa pod dodatkową, te 11,5 km maksymalnie. Spot 11,9 przy perku i oczywiście przy module jest spoko, wystarcza, jest przyjemnie. Zasięg 18,5 km na podstawie to też jest całkiem przyjemnie. Zarabia jak to dziewiątka. Nie są to jakieś mega kokosy typu Missouri, ale to jest coś w takich okolicach mniej więcej jak Kronstadt, tak bez flagi, bez niczego, tak to mniej więcej jeśli chodzi o kasę. No jak widzicie, tam troszkę postrzelane, 82 tysiące zrobione, to tutaj nie będę spoilerował, ile dokładnie będzie, ale to nie jest chyba maksymalny wynik, jak dobrze pamiętam. Maksymalnie miałem coś około 170-160 chyba tysięcy, ale oczywiście zagrałem, wyłączyłem klienta i nie mogłem wtedy już screenów zrobić. I bitwa przepadła niestety, ale ona wtedy była jakaś taka nudna, bo to było wtedy jeszcze na kapitanie pod przeżywalność, także kampiłem gdzieś tam na daleko, żeby sprawdzić, jak ten okręt będzie sobie radził w dalszej walce. A tutaj, no, może dlatego nie byłem w stanie dobrze wykorzystać tego okrętu idealnie, o nazwijmy to, ze względu na to, że ja nie lubię stać z tyłu. Ja lubię puszować, lubię być na pierwszej linii, lubię być blisko przeciwnika, lubię właśnie się bawić tą dodatkową, jeżeli tylko jest taka możliwość, to ja jestem jak najbardziej do przodu. Tak samo tutaj, mamy dodatkową, mamy torpedy, mamy hydro, mamy naprawkę, mamy całkiem przyjemny pancerz, no to czemu nie? Ale gdyby się udało pograć troszkę dłużej w bitwie, a nie tak jak ja, YOLO is gone, może nie tak do końca YOLO is gone, ale zostać troszkę dłużej, to na pewno udałoby się zrobić konkretniejszy wynik. Ciekaw jestem, o tam w międzyczasie mieliśmy, zobaczcie, friendly fire, Shima zginęła, torped Yoshino, no cóż, bywa, Yoshino jest różowe. W tym momencie w teorii ta bitwa nie jest tak do końca przegrana. Zobaczcie, mamy przewagę punktów. Ja sobie wchodzę tutaj na B. Tutaj się troszkę zakręcę i popełnię błąd w sumie, bo będę zaraz uciekał, bo tu, zobaczcie, idzie Jean Bart. Ja tak trochę miałem ochotę wyjść na niego i go troszkę pobijać z dodatkowej, ale niestety trochę będzie mi przeszkadzać ta wyspa przede mną, jednak zrezygnuję i nie będę szedł w jego stronę. Apeki działają, cytadele wchodzą na jakichś takich, wiecie, krążownikach. Chyba udało mi się zaraz nawet w konkurora wrzucić, jak dobrze pamiętam, cytadele. Także można, czasami się tam zdarza. Nie jest to jakaś mega penetracja, to są tylko 305 mm. Działa, ale na bliższych odległościach naprawdę można. No i się przydają. Ewentualnie jak nam się coś skontuje, no to oczywiście przełączamy się na obeki. Nie wiem jeszcze, za co będzie ten okręt dokładnie, za jaki, za który z zasobów, czy to będzie węgiel, stal, czy punkty badawcze, nie mam bladego pojęcia. Zresztą tak samo w teorii WG twierdzi, że Siegfried, no bo jest tam taka teoria, że Siegfried odszedł do Dolomusa i Egil go zastąpił, że tak całkowicie zrezygnowano i ten WG za to twierdzi, że wcale nie tak, że jest szansa, że oba okręty się pojawią. Tak naprawdę to mamy tutaj całą podstawę od Siegfrieda, zmienione wieże i troszkę poprawiona dodatkowo. No i oczywiście ta pelota, która tutaj jest lepsza niż na Siegfriedzie. No cóż. Co z tego będzie, dopiero się dowiemy. Niestety nie ma żadnych planów jak na razie do tego, czy coś tutaj. Aby dzisiaj co prawda miał być materiał z Hindenburga, ale postanowiłem, że skoro udało mi się ugrać już Egira i niestety niedługo nam go zabiorą, to postanowiłem zrobić materiał o nim. W każdym razie zapraszam jak zawsze na streamy, link w opisie. Zauważyłem, że wygasł link do Discorda. W opisie troszkę będą się zaktualizować. Zapraszam na Discordy jak najbardziej. Tam też czasami są giveaway'e, także jak najbardziej zapraszam. No i oczywiście można tam też dołączyć do klanu, chociaż w sumie obecnie główny klan nie rekrutuje, bo mamy fulla, ale zapraszam do akademii. Jeżeli jesteś graczem początkującym, zaczynasz dopiero grę, to jedyne czego wymagamy od ciebie to jest aktywność i uczestnictwo w życiu klanowym. Tak poza tym to nic. Ale oba klany są połączone, dlatego gramy zawsze razem, co jesteśmy na jednym Discordzie. Jeżeli tylko nie gramy CW,
to zawsze ktoś się znajdzie do dywizjonu, do pogrania razem, do zabawy i ewentualnie pomoże, doradzi. Tu spaliłem to hydro i popełniłem... Już to jest pierwszy błąd do mojej śmierci popełniony, czyli spalenie hydro. Tam widzieliście, w międzyczasie jest Daring, pojawił się z powrotem. Udało mi się jeszcze na chwilę do niego strzelić. Zobaczcie, 1700 HP mu zostało. Nie zdążyłem nawet dodatkowej. Drugi błąd, który popełniam, to puszuję w sumie tego Daringa. Niepotrzebnie, niestety. Gdybym się zatrzymał, bo w zasadzie to nawet nie wiem, dlaczego to zrobiłem. Może dlatego, żeby spróbować może jego torpedy wymieniać. Niestety wyjdę teraz pełną burtą, w zasadzie zaraz wyjdę pełną burtą na Jean-Bart'a. I on zaraz skończy mój żywot. Ten Daring w sumie chyba jakoś tak zaraz nawet pójdzie do biachu. Znaczy pójdzie na dno. Jean-Bart mnie świeci i to już jest w zasadzie końcówka mojego żywota. Jean-Bart dodatkowa. Jest jeszcze szansa, bo tam część jego pocisków wpadła w wyspę. Udało mi się tutaj, zobaczcie, z 6 pocisków tylko 3 trafiły, dodatkowa podpala, dodatkowa, obijamy się w tej chwili dodatkowa za dodatkowa, leci kolejna salwa i zaczynam mu, zrobiłem coś głupiego i nie wiem dlaczego, autentycznie, nie wiem dlaczego, nie puściłem torped. Zobaczcie, idę i nie puszczam tych torped. Dlaczego? Druwik, co ty wyprawiasz? Dlaczego nie puszczasz? No, sami widzicie, co się dzieje. Ładnie wchodzi 12 tysięcy zapeków. Zaraz będę miał kolejną. On w międzyczasie wypalił już doładowanie do swoich dział. I czy będzie? Mamy trzeciego fraga. 120 w zasadzie tysięcy zrobione. Idzie zao. Puściłem erkę. Miałem co prawda jeden pożar, ale nie mam już naprawek. Zaryzykowałem, czy mi się to opłaci, to się dopiero zaraz dowiemy. Niestety gdzieś za moimi plecami dalej jest ten Daring i mnie obija. Jest podpałka na zao, niestety w tym momencie ginę. Jeszcze wchodzą tam pociski. Obecnie mam 139 tysięcy, jeszcze pożary pracują, a my przejdziemy sobie do podsumowania. Podsumowując, 140 tysięcy z groszem, 3 fragi, 176 trafień z dodatkowej, tu się wykrycie nie zdążyło pokazać. No cóż, nie udało się niestety tej bitwy ugrać, zrobione podstawową 1300, demoń troszkę więcej. Jeśli chodzi o okręt, powiem wam tak, a jeszcze tylko dodatkowa 35, zobaczcie, 27 z pożarów, 58 z przeciwpancernej i 19 z OB. Prawie 2 miliony, 1 800 tysięcy wytankowane. Bitwa trwała do samego końca. I podsumowanie ekonomii. 500 000 z flagą na Zulu, na przegranej, znaczy w zasadzie przegrana, wygrana, kasa jest ta sama, 500 000 na czysto, prawie wyciągnięte. Jeśli chodzi o samokręt, jest, są momenty, że jest przyjemnie, są momenty, że jest ciężko, najmniej chyba zrobiłem coś około 40-50 tysięcy, ale to była taka patologiczna bitwa, że wyparłem ją całkowicie z pamięci. No cóż, zapraszam jak zawsze do komentarzy, ciekawi mnie wasza opinia, co myślicie na ten temat, na temat takiego krążownika, zainteresowani, nie? Czekam na wasze komentarze. Do usłyszenia. Hejo.